O Jezu, ktoś ją podgląda. Świetny dowcip, naprawdę. O Jezu, jakie okropne. O kurczę, ale to... Jak to mogło do tego dojść? Podejrzał tę dziewczynkę, zobaczył jak się przebiera, nagrał ją i... I później wrzuca do sieci. Jakiś portal społecznościowy, coś takiego. Dla niej jest to trauma na całe życie. Spotkać się z falą hejtu przez to. Ciężko to będzie wymazać z pamięci. Są brutalni. Nie dziwię się, też bym płakał, jakby ktoś mnie podglądał. Może czuć się jakoś nieakceptowana, gnębiona. No niewiele trzeba, żeby komuś zniszczyć życie po prostu. Dla kogoś, kto pisze takie komentarze, jest to proste. To jest tylko komentarz dla niego. Ale dla tej dziewczynki jest to bardzo bolesne. To może być jakieś zupełne podkopanie niepewności siebie. Wiem, jacy ludzie są wrażliwi i... I to było nawet w mojej szkole, w mojej klasie, gdzie kolega nagrywał koleżanki. Wielokrotnie byłam świadkiem tego, jak ktoś, nie pytając o zdanie, nagrywa inne osoby. To był taki filmik do internetu, jak one się po prostu przebierały i... Jest chyba tak, że jak wrzucamy coś do internetu, to tam to po prostu zostaje. Nie da się tego tak zupełnie usunąć. Zawsze jest jakiś ślad. Przestrzeniać i rozprzestrzeniać, bo to jest internet. Widząc coś takiego, nie powinniśmy dawać przyzwolenia. Powinniśmy tępić takie zachowania. Ja staram się reagować. No, zgłosiłbym to do rodziców i na policję. Został po prostu wyrzucony ze szkoły. W ogóle wydaje mi się, że internet też daje takie złudne poczucie właśnie wolności i nie wiem, chyba niektórym się wydaje, że też zwalnia ich z jakiejś takiej kultury osobistej.